Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, na samym wstępie chciałbym was przeprosić, że poprzedni tydzień, no niestety był tygodniem bez odcinków. Moi drodzy, no niestety, ale mój mikrofon odmówił mi posłuszeństwa, no i niestety musiałem poczynić pewne zmiany w moim sprzęcie. A te zmiany oczywiście, no, były związane z małym serwisem, po prostu sam troszeczkę się tym zająłem, zająłem się kablami, zająłem się podłączeniem. No i wyszło na to, że po prostu mój kabelek, który jest podłączony od mikrofonu do nagrywarki, po prostu zrobił się luźny. Tak, i to był cały problem. Postaram się wam wkleić, jak wyglądał, jak brzmiał mój głos podczas nagrywania ostatniego odcinka z serii News, bo taki odcinek miał się pojawić po ostatnim opublikowaniu notki o aktualizacji na stronie World of Tanks Console i właśnie tutaj wam go wklejam. Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii News. Moi drodzy, sami słyszeliście po prostu, że to była jakość po prostu wręcz dramatyczna, wołająca o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że ten odcinek się uda i wszystko będzie w porządku, że tym razem kabel się nie poluzuje i będzie wszystko grało. Także moi drodzy, cóż, jeszcze raz bardzo was wszystkich przepraszam i teraz już filmy normalnie będą się pojawiać. Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy późny, bo bardzo późny przegląd aktualizacji. To jest aktualizacja 5.0, moi drodzy. No i w tej aktualizacji firma Wargaming weszła we współpracę z... Boże, nie wiem jak to nazwać, z takim MMA troszeczkę, no nie? No i dzięki temu mamy coś takiego. Tak, dokładnie. Powiem tak, Chryste panie, co to jest? Ja pierdzielę. No naprawdę, to wygląda po prostu tragicznie, wręcz fatalnie. No kurczę, co to ma być? Ring? Czołg stojący na ringu? No i rozumiem, walczący czołg i tak dalej, no ring i w ogóle współpraca z MMA, no nie? No spoko, no ale... No hej, no kurczę, no... No chyba tak to nie powinno wyglądać. Ta publika mnie tutaj interesuje. Rollout, I love tanks, super, super, no genialnie, naprawdę. Okej, moi drodzy, mamy nowy sezon operacji, jest to SummerSlam i w tym momencie wygląda to tak, wchodzimy w to samo miejsce, gdzie były operacje. No i widzimy coś takiego. No i wiele graczy mi powiedziało: Molar, zebrali operację, nie ma operacji. No i moi drodzy, wchodzimy teraz tutaj. Zobacz operację. No i powtarzalna. Tutaj mamy operacje powtarzalne, które właśnie dają nam standardowe nagrody. Czyli tutaj mamy zdobyć PD, aby zdobyć punkty. No i wygrać 75 bitew. No i tutaj mamy właśnie takie normalne operacje. Tutaj mamy nasze standardowe wzmocnienia, które możemy sobie aktywować. No i moi drodzy, mamy tutaj sezony. Właśnie, i chodzi o to, że musimy zdobywać właśnie punkty, aby te sezony, znaczy ten sezon sobie zakończyć. Na końcu tego sezonu mamy do wygrania czołg, ale ogólnie w sezonie podstawowym mamy możliwość wygrania dwóch pojazdów. Jest to czołg lekki bodajże, zaraz go tutaj postaram się znaleźć, tylko muszę do niego dolecieć. To jest chyba na 75. operacji, z tego co ja pamiętam. Tak jest, mamy tutaj ten pojazd. No i to jest ósemka, moi drodzy. Jest to czołg lekki, widzę, brytyjski. Także, moi drodzy, mamy taką właśnie nagrodę do wygrania. No i dalej na setnej operacji mamy tutaj możliwość zdobycia dość ciekawego pojazdu, ponieważ jest to francuski pojazd ciężki. No i powiem wam szczerze, że nie chciałem tego wcisnąć. O Jezu! Zaraz wrócę do tych operacji, poczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Także mamy do wygrania taki torzeż czołg, jest to brytyjski pojazd ciężki, moi drodzy, mam nadzieję, że jak patrzycie na niego, no to coś wam on przypomina, a najbardziej on przypomina 10. tier francuski, właśnie ciężki, czyli myślę, że tutaj może być dość ciekawie. Powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie wygląda ten pojazd, no tego nie mogę mu naprawdę odmówić, że
ten pojazd wyszedł akurat. Naprawdę on mi się podoba z tych wszystkich. No ale kupując przepustkę sezonową za 2000 golda, będziemy możliwość dodatkowo wygrania tego pojazdu. Jest to oczywiście nagroda za setną operację, moi kochani. No i wtedy będziemy mieli okazję wygrać 3 czołgi. No i tutaj, moi drodzy, mamy te... Kupujemy przepustkę sezonową, jedną za 2000 golda, drugą za 5200, a trzecią za 11600 golda. Czyli za, że tak powiem, za darmo zdobywamy 2 czołgi, a za tą przepustkę za 2000 golda zdobywamy 3 czołgi. Tutaj mamy za 5200 golda 15 etapów i dodatkowe operacje. No i tutaj mamy znowu 25 etapów oraz pojazd Andrej Terker z załogą, czyli dość drogo to nam wychodzi, 11600 golda. No i tak to wygląda, moi drodzy. No największe zmiany zostały poczynione właśnie w garażu tutaj. Tak samo sklep został całkowicie zmieniony. Dla mnie jest troszeczkę on taki dziwny po prostu i bardziej mi przypomina sklep z World of Warships, który nie do końca mi się podoba. Bardziej mi się podobał chyba sklep z poprzedniego fota, albo po prostu jest to związane z tym, że się do niego przyzwyczaiłem, także cóż, no mi się to zbytnio nie podoba. Nie wiem jak wam, ale ja, mi akurat do gustu to nie przypada. Może mi się to akurat spodoba, może się do tego przyzwyczaję. Także tak to wygląda, moi drodzy. No i została nam dodana nowa mapa. Czy ja będę mógł to pokazać, czy nie? Nie będę mógł chyba tego pokazać. Zaraz to sobie sprawdzimy, bo nawet nie pamiętam, jak ta mapa się nazywa. I powiem wam, że zostały mapki troszeczkę zmienione, moi drodzy. Ponieważ zostały przeprojektowane mapki, możecie sobie zobaczyć na stronie World of Tanks Console. Wiem, że to jest Załoga Rybacka, wiem, że to jest El Haluf, a dalej to już, kurczę, no nie pamiętam jak to było. Kazyrine, klimat to nie, klasztor, klasztor, komaryn, komaryn, kopalnie deszcz, kowno, koło podbiegunowe też zostało zmienione. O, tutaj mi się przypomniało, to zobaczyłem. Dalej, no naprawdę powiem wam szczerze, nie pamiętam co zostało tutaj zmienione. Mapa społecznościowa, bitwa spotkaniowa to nie... Miasto duchów, murowanka, no Monach, gdzie ta mapa była, Boże Święty, Panama, piaszczysta rzeka, Overlord, Pilzno, Port. O, musicie mi dać chwilę, muszę to znaleźć, naprawdę, bo nie pamiętam jak to było. Czekajcie, zrobimy sobie małe cięcie i już zaraz do was wracam. Jestem, moi drodzy, to jest chyba, jeżeli dobrze patrzę na Sunset Coast, to chyba wybrzeże zachodzącego słońca, ale pewny nie jestem i naprawdę głowy sobie nie dam uciąć, także jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Moi drodzy, no cóż, tak jak mówiłem, poprawiono mapy Prochorowka, w nocy El Haluf, wioska rybacka oraz koło podbiegunowe. Moi drodzy, tak, mamy zmiany w czołgach STB-1 oraz T-95E2. Tam dodano system tak zwanego szwedzkiego zawieszenia, moi kochani. W STB-1 opuszczanie działa minus 5 stopni, plus 6 stopni, T-95E2 opuszczanie działa minus 3,3, no i podnoszenie plus 5. No i powiem wam tak, ten tryb automatycznie włącza się przy prędkości 10 km na godzinę i wyłącza przy 20. Czyli, moi drodzy, mamy coś takiego jak w wszystkich pojazdach, czyli że te pojazdy nam się hydraulicznie podnoszą, prawda? Tak jak to wygląda w szwedzkich niszczycielach. No i mamy tutaj poprawioną skuteczność uszkodzonego silnika. Nie wiem co to znaczy. Od 50 do 60% oraz skuteczność rannego załoganta 0 do 20%. Czyli że już w tym momencie załogant, który nam będzie ranny, nie będzie całkowicie bezużyteczny, tylko będzie nam dawał 20%. Poprawiono otrzymywanie PD za zadane obrażenia oraz od wykrytego czołgu innym sojusznikom. Teraz 100% PD dla zadającego obrażenia, 50% PD dla świecącego. Kiedyś to było 50 na 50, moi kochani. Załogi będą już miały w tym momencie, że tak powiem, perki dopisane, jeżeli je wygramy, czyli że będzie ile mają perków. Dodano możliwość zmiany wyglądu oraz nazwy załogi na załogę specjalną bez utraty perków. Dodano możliwość odzyskania sprzedanego czołgu premium w grze za wartość, którą się otrzymało podczas sprzedaży.
Czyli moi drodzy, w tym momencie w drzewku technologicznym, tam gdzie mamy pojazdy premium, jeżeli sprzedamy właśnie czołg premium, będziemy mogli go po prostu tam odkupić za srebro, które właśnie zyskaliśmy z sprzedaży tego pojazdu premium. I myślę, że jedna z najważniejszych zmian, no i tak naprawdę kamień milowy w tym momencie w World of Tanks Console, jest to, moi kochani, crossplay. Po prostu wprowadzone zostało nam granie między PS4 a Xbox One, no i w tym momencie myślę, że naprawdę gra na tym zyska. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. W tym momencie mamy jeszcze coś takiego jak dowódca czołgu, to już kiedyś było właśnie w WoCie, no i myślę, że w tym fajnie można się pobawić. Wiem, że tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie da się zarobić. I jej kubitwy rankingowe to nie, to nie dla mnie. No i moi drodzy, tak to wszystko wygląda, prawda? No, zostały poczynione małe zmiany w tym WoCie, no i troszeczkę się cieszę, troszeczkę jestem zawiedziony, ponieważ szczególnie jestem zawiedziony tym, co tutaj widzę. To jest po prostu jakaś komedia. W ogóle zobaczymy, może jakiś taki duży, duży czołg. Jak on wygląda właśnie w tym miejscu? Lodówa? Ocie, panie. Tak, tak to właśnie wygląda. Dalej zobaczmy, no chyba jeden z największych pojazdów w grze. Ledwo się tu mieści. Jezus Maria, no śmiesznie to wygląda naprawdę. O proszę, jak wygląda ta jaćka S100. No po prostu tragedia, naprawdę tragedia, jak wygląda ten garaż. Naprawdę, widziałem naprawdę bardzo dużo komentarzy, że ten garaż jest wręcz infantylny, prawda? No i troszeczkę się z tym zgadzam. Także moi drodzy, cóż, tak to wygląda. To był taki krótki, szybki odcinek wyjaśniający właśnie, co się stało, że filmów nie było. No i kochani moi, też mówię wam, że filmy teraz będą się pojawiały normalnie. Jeżeli coś będzie się zmieniało, oczywiście pamiętajcie, że na moim fanpage'u zawsze wszystko wam wyjaśniam. Oczywiście informacje o tym, że filmów nie będzie w tym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, w tamtym tygodniu, który był, oczywiście również pojawiła się na moim fanpage'u. Także kto tam nie jest, niestety, ale tego nie widział. Także moi drodzy, cóż, nie będę niczego więcej tutaj robił w tym odcinku i myślę, że po prostu w następnym odcinku już sobie normalnie pogramy i pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Także cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że mi wybaczycie tą nieobecność. Także moi drodzy, ja się z wami żegnam, to by było na tyle, hej!